Trudna dla Ciebie sytuacja, kiedy jeżdżąc całe życie zupełnie trzeźwiutki, nie popełniając najmniejszego wykroczenia w ruchu drogowym, stłuczki czy jakiegokolwiek wypadku, nagle jak grom z jasnego nieba zostajesz skierowany na badania kierowców do WOMP, a podstawą jest tutaj pismo do starosty z prokuratury lub sądu. I Twoją sytuację pogarsza fakt, że musisz za te badania zapłacić z własnej kieszeni, i to z reguły kilkaset złotych, a jak nie masz kasy w danym momencie, to po prostu stracisz prawko na zawsze. Jak zabiorą Ci prawko po badaniach lekarskich na ponad rok, to dodatkowo bulisz za egzaminy państwowe, aby odzyskać ten dokument. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zacznę od zapytania mojego widza i temat jest mi tutaj o tyle bliski, że też miałem jakąś sprawę rodzinno-sądową, no i można powiedzieć, że zachowanie biegłych tych psychologów średnio mi się podobało. Natomiast zapytanie widza, witam Pana, oglądałem stronę z poradami, chodzi o badania na prawo jazdy, moja sytuacja jest taka, że rozwodziłem się z żoną i cały czas robiła mi pod górkę, to znaczy robi ze mnie alkoholika, że niby znęcam się nad rodziną, a wcale tak nie jest. I powiem szczerze, nigdy nie miałem mandatu za alkohol, nie miałem wypadków, nigdy nawet nie zabrali mi prawka, które miałem bezterminowe. No faktem jest, że lubię piwo, ale nigdy nie jeździłem po alkoholu. Jak miałem gdzieś wyjechać, to szedłem na policję, aby sprawdzić stan trzeźwości. No a teraz prokuratura ni stąd, ni zowąd wysyła mnie na badania, czy jestem zdolny prowadzić pojazdy mechaniczne. I boję się tych badań, mam chorą wątrobę, w większości od leków, które biorę od 21 roku życia, według opinii lekarzy dożywotnio. No a skoro prokuratura wysłała, że jestem uzależniony, bo tak stwierdzili psycholog oraz inni biegli lekarze, którzy dla niej pracowali. Co dla mnie jest chore, to to, że pół roku wcześniej miałem badania na kierowcę i badania wysokościowe, także w medycynie pracy, tylko że w innym mieście, no i przeszedłem je bez zarzutu, a byłem skierowany przez mój zakład pracy. Natomiast żona robiła liczne interwencje na policji, jak tylko byłem po paru piwkach, że niby się awanturuje. I proszę mi doradzić, co z tymi badaniami, co mówić, jak się zachowywać. No, wszystkie dowody z prokuratury wskazują na moją niekorzyść. Dzięki byłej mojej żonie, jak sądzę. I proszę też mi powiedzieć, czy będę musiał płacić za te badania, skoro oni mnie kierują, a ja mam prawo jazdy bezterminowo. Dziękuję, z góry przepraszam, że piszę, ale nie wiem co robić, uwielbiam jazdę samochodem, nie chcę bez powodu stracić prawa jazdy. Pozdrawiam z szacunkiem. Sytuacja tutaj jest nieciekawa, tak jak wspomniałem, miałem też zatargi z sądem rodzinnym i z byłym współmałżonkiem, ale do rzeczy. Najpierw troszeczkę aktów prawnych. Zaczniemy od artykułu 99 ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami. I kiedy ten starosta wydaje decyzję administracyjną? A mianowicie starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, jeżeli i jest tutaj taka litera B, istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia. I jest ustęp drugi, starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ustępie pierwszym, punkt pierwszy z urzędu i litera A, na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych. I tu jest taki tam bla bla bla, ale chodzi w sumie o te zastrzeżenia uzasadnione. Natomiast jaki masz problem z sądami czy prokuraturą w trakcie Twoich spraw, niekoniecznie muszą to być sprawy rodzinne, a mianowicie często oni się kierują na badania do różnych swoich biegłych lekarzy czy psychologów, którzy mają prawo ocenić Twój stan zdrowia. I tak samo było ze mną, że zostałem skierowany do psychologa, tak nawiasem mówiąc szczerze, to ten psycholog chyba powinien pójść też do psychologa, ale niestety to on był tym, który mi pisał opinię, a nie ja wydawałem mu jakieś orzeczenie, prawda? Natomiast
jest dla mnie w miarę logiczne, że większość tych petentów prokuratury czy sądów, czyli większość tych sądzonych, prezentuje się troszeczkę jako bardziej chorzy niż są w rzeczywistości. Stan zdrowia jest jakimś czynnikiem łagodzącym w każdym sądzie, także każdy tonący się brzydko chwyta. Ale w ten sposób niestety narażasz się na gniew wymiaru sprawiedliwości, tej surowej ręki sprawiedliwości ludowej, bo mając w tym momencie wiedzę o twoich schorzeniach, często o schorzeniach czy tam związanych z alkoholem, czy jakieś tam naciągane sprawy psychiczne, karzą cię oni dodatkowo wysokopłatnymi badaniami kierowców. Jest to kara, powiedzmy taka pozasądowa, ale niestety troszeczkę uciążliwa. I cel jest bardzo szczytny, no bo jedno pijaczysko na drodze mniej. No i kto z takim argumentem podyskutuje, prawda? Także przyzwolenie społeczne na to jest. Także reasumując to wszystko, wierz mi, jeżeli masz taką sytuację, to masz ją wybitnie nieciekawą. Pogrzebałem trochę w internecie, znalazłem jakieś orzecznictwo sądowe, które powiedzmy, jakiś sąd uchylił taką zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję starosty. Jeżeli tam chcesz sobie pogrzebać, jest to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2015, sygnatura 2 SA łamane przez 3094/14. I stwierdzili oni tam w tym wyroku, że przesłanka istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia powinna być oceniana zgodnie z celem ustawy, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym spowodowane przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. I za momencik dalej przeczytasz, że jednakże organ wydający decyzję musi dysponować dostatecznie mocnymi argumentami wskazującymi na nadużywanie alkoholu przez kierowcę. No, to raczej oni mają te mocne argumenty, bo mają jakiegoś tam opinię biegłego, który tam z ciebie alkoholika robi. Czyli teoretycznie powinno być tak, że masz sprawę rodzinną, to niech się zajmują sprawą rodzinną, a nie sprawami, że tak powiem, prowadzenia pojazdów. No ale w praktyce jest trochę inaczej, czego doświadczają często tak zwani alimenciarze niepłacący, którym się zabiera prawo jazdy i dalej im się uniemożliwia jakąkolwiek robotę, bo nie mają już jak do pracy dojechać, jest błędne koło, prawda? I niestety, jak nie masz sporych pieniędzy na prawników, jak nie masz kasy, no to raczej nie masz szans, bo wyroki sądów po prostu dotyczą, przynajmniej wyrok tego sądu dotyczył jakiejś konkretnej sprawy innego gościa, a nie twojej, nawet jeżeli ta sprawa jest dokładnie identyczna. No co powiedziałbym w WOMP-ie, a mianowicie no, po prostu powiedział lekarzowi prawdę. Przede wszystkim podkreślił to, że nie chodzi o jakąkolwiek sprawę związaną z jazdą po alkoholu czy z jakimś wykroczeniem. Pokazałbym te wcześniejsze wyniki, czyli orzeczenie z badań do pracy. Jeżeli chodziłeś na tą policję, na jakiś alkomat, prawda, być może masz jakieś wydruki, no też to wszystko by się lekarzowi przydało. No, co bym jeszcze zrobił? Mimo wszystko sprawdziłbym swój stan zdrowia, czy nie istnieją jakieś istotne zastrzeżenia, które mogą być przyczyną zabrania ci prawa jazdy. No, widzę tutaj już na pewno przydałaby się jakaś opinia hepatologa. No, poszedłbym do lekarza rodzinnego, zmierzył przynajmniej jakieś ciśnienie. Czasami wychodzi nadciśnienie, cukrzyca, no żeby nie wyszło to jak zając z kapusty, żeby nie wyskoczyło jak zając z kapusty podczas badań w WOMP-ie, ale przede wszystkim postarałbym się o jakąś przynajmniej kilkumiesięczną abstynencję alkoholową przed samymi badaniami. No, niestety nie zrobisz dwa razy pierwszego wrażenia, jak przyjdziesz jak jakiś menel, lekko wypity, z męskim oddechem, skacowany, to po prostu co byś nie gadał, to ci żaden lekarz nie uwierzy. Jaki będzie końcowy wynik, jakie końcowe orzeczenie tego badania? No nie mam pojęcia. Po prostu stosownie do twojego stanu zdrowia. Będzie dobre zdrowie, raczej dostaniesz pozytywne, będzie zdrowie kiepskie, no nie będzie zbyt wesoło. No i na koniec moja taka mała przestroga. W tej chwili stało się taką tradycją, że podczas spraw rodzinnych
druga strona wykorzystuje tak zwaną niebieską linię, czy jakieś inne sposoby, aby zrobić z ciebie tego złego, tego okrutnika, bezwzględnego sadystę, alkoholika, który się znęca nad całą rodziną, szczególnie jak tam wypije piwo czy dwa. No, w sumie prawda jest z reguły gdzieś po środku, a najbardziej poszkodowane w takich pierepałkach rodzinnych są z reguły dzieci. I ostatnia moja porada, jeżeli masz mimo wszystko jakieś ciągoty do picia, czy małej kontroli nad piciem, to radzę ci się w tym okresie szczególnie pilnować przed jakimiś niekontrolowanymi zachowaniami. Łatwo kogoś zwyzywać, łatwo kogoś uderzyć, pchnąć, czy coś tam, zrobić jakiś inny rękoczyn, który może ci później poważnie zaszkodzić przed wymiarem sprawiedliwości. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś podobny przypadek, to opisz go tutaj w komentarzu do tego wideo. Jeżeli ten film w czymś ci pomógł, daj lajka, daj kciuka. No i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.